Dzień dobry, witamy serdecznie na otwarciu miasteczka rowerowego z budżetu obywatelskiego miasta gminy Głubczyce. Jak widzicie, miasteczko zostało uruchomione. Można przychodzić, nauczyć się zasad ruchu drogowego, podstaw. Dzieci będą mogły korzystać. Sierpień będzie miesiącem, gdzie będą ustalone dni i otwarte dla całego miasta. Będzie można rodzinami przychodzić, korzystać z miasteczka rowerowego. W maju każdego roku będzie to miesiąc karty rowerowej, więc wtedy dzieci będą tutaj zdawały kartę rowerową. Zaangażowane w to zostały policja, straż i pogotowie. Wszystkie służby będą nam pomagały w przeprowadzaniu oraz nauczaniu dzieci, jak korzystać z zasad ruchu drogowego, jak udzielać pierwszej pomocy i po prostu jak zachowywać się na drodze. Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy głosowali na nasz projekt. Moi drodzy, ja przede wszystkim, no rzeczywiście jestem tutaj bardzo zadowolony, jak widzę, jaki to jest projekt, bo po pierwsze zmieściliśmy się w kosztach, a po drugie, i to może jest najważniejsze, że to jest naprawdę bardzo ładny, bardzo dobrze zrobiony i mam nadzieję, że służący wszystkim naszym małym mieszkańcom obiekt. On będzie służył do nauki, do tego, żebyście się nauczyły podstawowych zasad przepisów ruchu drogowego i żebyście wtedy na drodze, jeżeli będziecie musieli tam być, to że będziecie zachowywać się bezpiecznie. I to jest najważniejsza sprawa. Także no dzisiaj akurat mamy taką i pogoda się poprawiła, więc mam nadzieję, że wykorzystacie ten czas na to, żeby tutaj się nauczyć. Ja gratuluję Wam, że przede wszystkim tym, którzy brali udział w projekcie, naszym szkołom i przedszkolom, żeście wygrali, bo to była konkurencja, ale wygraliście i rzeczywiście mamy dzięki temu obiekt, który będzie, myślę, służył tutaj wszystkim naszym dzieciom i młodzieży. Dziękuję Wiktorowi, bo tak to było, on był tu pomysłodawcą i też zawsze się angażuje w te wszystkie rzeczy, które proponuję. No i życzę Wam tego, żeby po prostu to służyło jak najdłużej wszystkim naszym dzieciom i młodzieży. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie. Słuchajcie, no fajnego czasu doczekaliśmy, że mamy w końcu takie miasteczko ruchu drogowego z prawdziwego zdarzenia. I tutaj wielkie ukłony dla organizatorów tego miasteczka, bo to jest dla Was. No niestety Wasi poprzednicy nie mieli takiego dostępu, musieliśmy za każdym razem takie miasteczko ruchu drogowego rozkładać. Myślę, że te karty rowerowe, które w przyszłym roku zmienią już troszeczkę też formę, dlatego że staną się egzaminem państwowym, będą oceniane przez zewnętrznych obserwatorów i my jako miasto będziemy mogli się pochwalić naprawdę już takim miasteczkiem od początku do końca, jak ono ma wyglądać i powinno wyglądać. Dzisiaj zrobimy sobie taki próbny przejazd tym całym miasteczkiem ruchu drogowego. Na co ja zwrócę na pewno uwagę i będę zwracał, to na znajomość znaków drogowych oraz zasad ruchu drogowego, czyli najważniejszą zasadą dla Was jadąc na rowerze, to jest posługiwanie się rękoma i głową. Dlaczego? Ręce zastępują nam kierunkowskazy, a głowa to jest nasze lusterko wsteczne. Holding the lighter, my parents are both liars. I got
just out.